Jestem Maciek Jędruch i w Ruskiej Mafii opowiadam wam o gangsterach i grupach przestępczych, o których rozpisuje się prasa. W ostatnich latach coraz częściej nagłówków dotyczy działalności band pochodzących z północnego Kaukazu, a dokładniej części Federacji Rosyjskiej, Czeczenii. Jak się okazuje, właśnie te grupy pochodzenia czeczeńskiego mocno dały się we znaki niemieckiej policji. Ruska mafia w RMF FM. Ich przewaga to doświadczenie i okrucieństwo. Gangsterzy z Czeczenii. Sekwencja pierwsza. Raporty. Rosyjska mafia, gdziekolwiek by się pojawiła, uważana jest za wyjątkowo bezwzględną. W Ameryce, gdzie zadomowiła się już dawno temu, miała opinię okrutniejszej niż mafia włoska. Podobnie w Niemczech. W archiwalnych materiałach prasowych znalazłem informację opublikowaną w Rzeczpospolitej w 1993 roku. Jak przeczytałem, według danych berlińskiej policji z tamtego okresu, niemal 1/3 przestępstw w Niemczech popełniali obywatele byłego ZSRR. Obliczało się, że w samym Berlinie straty z tego tytułu wynosiły rocznie 3,5 miliarda marek. Jak się okazuje, w stolicy Niemiec w latach 90. często dochodziło do krwawych porachunków pomiędzy gangami o strefy wpływów. Według ówczesnego rozeznania policji, gangi powstają na zasadzie doboru etnicznego. Z tym, że do rosyjskiej mafii zalicza się również mafię czeczeńską. Podobnie ma się to teraz. Według berlińskiej policji imigranci z północnego Kaukazu wyróżniają się dobrą sprawnością fizyczną i solidarnością, niespotykaną nawet w strukturach mafijnych. Tak napisano w czerwcu 2019 roku w rosyjskojęzycznej wersji portalu Deutsche Welle. Wymuszenia, kryszowanie, czyli z rosyjskiego zapewnianie nietykalności przez mafię, płatna ochrona. To według Władimira Jesipowa, autora tekstu pod tytułem Czeczeni stali się częścią przestępczości zorganizowanej w Berlinie. Rzeczywistość stolicy Niemiec w 2019 roku. Co więcej, rzecznik prasowy Berlińskiego Związku Zawodowego Policji, Benjamin Jędro, wcale nie zaprzecza porównaniom dzisiejszych Niemiec z latami 90. w Rosji. Według tego, co w czerwcu 2019 roku mówił Jędro, ten rodzaj przestępstw to stosunkowo łatwy dochód dla przestępców, ponieważ bardzo trudno jest udowodnić wymuszenia w sądzie. Gangster wchodzi do kawiarni lub sklepu czy innego biznesu, straszy właściciela i wychodzi z pieniędzmi. Jeśli w pobliżu nie znajdzie się policjant, udowodnienie przestępstwa będzie bardzo trudne, ponieważ ofiary nie zgłaszają się na policję. Według Jędro w stolicy Niemiec coraz częściej angażują się w tego typu gangsterskie biznesy osoby z Kaukazu Północnego w ogóle, a zwłaszcza z Czeczenii. Okazuje się, jak pisze autor tekstu na Deutsche Welle, że Berlin jest jedynym miastem w Niemczech, w którym działa grupa śledcza zajmująca się przestępczością zorganizowaną, w której składzie są także osoby pochodzące z byłego ZSRR. Niemieccy śledczy z oczywistych względów odmawiają wywiadów w tej sprawie, ale w oficjalnej odpowiedzi na prośby rosyjskiego wydania Deutsche Welle berlińska policja potwierdza, że stara się wejść w struktury czeczeńskiej mafii działającej w kraju. Natomiast, jak przeczytałem w tym samym materiale, śledczy podkreślają, że niesłychanie trudno wprowadzić agenta specjalnego w szeregi gangsterów. Czeczeni, zdaniem policji, wykazują solidarność niespotykaną nawet dla przestępczości zorganizowanej. W ostatnich latach, jak powiedział Benjamin Jędro, ludzie z północnego Kaukazu regularnie znajdują się pod radarem policji. Jak się okazuje, zmienia się też sfera działalności przestępczej, od handlu narkotykami po osławioną płatną ochronę. Według niemieckiej policji gangsterzy z Czeczenii mają wyraźną konkurencyjną przewagę ze względu na swoje doświadczenie i brutalność. Dokładna liczba Czeczenów w Niemczech nie jest znana, gdyż z reguły posiadają oni rosyjskie obywatelstwo. W ocenie Federalnego Urzędu do Spraw Migracji i Uchodźców w Niemczech przybywa do 50 tysięcy osób z północnego Kaukazu, z tego 80% stanowią Czeczeni.
Większość z nich nie ma związku z przestępczością. Wydalenie z Niemiec tych, którzy dopuścili się czynów karalnych, okazuje się niejednokrotnie bardzo trudne. Również w 2019 roku Federalny Urząd Kryminalny opublikował raport, z którego wynika, że obok klanów arabskich coraz większym problemem staje się w Niemczech czeczeńska mafia. Powołując się na ten 44-stronicowy raport, magazyn Der Spiegel poinformował, że w przypadkach zabójstw policja coraz częściej natrafia na powiązania z tymi środowiskami. Czeczeni, jak wynika również z raportu, zaczęli być także szczególnie aktywni w handlu narkotykami. Sekwencja druga. Operacja przeciw gangsterom. Również w 2018 roku Michael Nagel, ówczesny szef Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej, zaznaczał już, że czeczeńskie gangi powiązane z prokremlowskim przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem odgrywają coraz większą rolę w świecie przestępczości zorganizowanej w Niemczech. W rozmowie z dziennikiem Frankfurter Allgemeine Zeitung Nagel zaznaczył, że w Berlinie czeczeńskie gangi w znaczącym stopniu kontrolują handel narkotykami. Służby bezpieczeństwa obserwowały w tym czasie łącznie od 200 do 250 osób z Czeczenii i Kaukazu Północnego. W ocenie ekspertów zdobywane przez nie coraz silniejsze pozycje to skutek konsekwentnego stawiania na eskalację przemocy. Gdy raz wejdą w walkę z konkurencją, nigdy już nie ustępują. Dochody z nielegalnej działalności gangi coraz częściej inwestują w legalne przedsiębiorstwa, głównie w firmy ochroniarskie. Nowych członków rekrutują w stowarzyszeniach sportowych. Znany jest to mechanizm z funkcjonowania zorganizowanych grup przestępczych na początku lat 90. w samej Rosji. Sekwencja trzecia. Nietypowe mediacje. W 2020 roku w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie syryjsko-libańskiego zawodowego boksera Manuela Hara zamieszczone jest zdjęcie 7 mężczyzn siedzących przy stole. Har napisał pod zdjęciem, że pojawił się na rozmowach między przedstawicielami gangów jako rozjemca. Śledczy potwierdzili dziennikowi Tage Spiegel, że Har, który cieszy się dużym szacunkiem w środowisku niemieckich klanów arabskich, został poproszony o mediację. Przedstawiciele walczących stron to niemiecko-arabski klan Remo i czeczeńska grupa przestępcza. Po rozmowach z bokserem podobno zgodzili się na pokój po krwawych walkach w Berlinie. W listopadzie 2020 roku w Berlinie doszło do kilku wzajemnych ataków członków arabskiego klanu i Czeczenów. 11 osób zostało wtedy ranionych nożami. Doszło też do pobić. Policja zorientowała się również, że napastnicy mieli broń palną. Nie był to jednak koniec konfliktu. Rankiem 18 lutego 2021 roku rozpoczęła się duża operacja przeciwko przestępczości zorganizowanej w Berlinie. Policja wkroczyła do wielu miejsc w stolicy i innych miejscowościach w Brandenburgii. Ta konkretna akcja, w której brało udział kilkuset policjantów, było to uderzenie w przede wszystkim grupy zajmujące się handlem narkotykami i bronią. Wykonano ponad 20 nakazów przeszukania. Poza handlem narkotykami i bronią, chodziło także o porachunki gangów arabskich i czeczeńskich. Według niemieckich mediów akcja policji była jednak wymierzona przede wszystkim w klan Remo. To rodzina kurdyjska pochodzenia libańskiego. Klan był na celowniku wymiaru sprawiedliwości w związku z handlem ludźmi i aktami przemocy. Kilku jego członków zostało aresztowanych jeszcze pod koniec 2020 roku za udział we włamaniu do muzeum w Dreźnie w listopadzie 2019. Skradziono wtedy m.in. 49-karatowy diament, a łupu do tej pory nie odnaleziono. Klan jest też zamieszany w kradzież gigantycznej 100-kilogramowej złotej monety o wartości prawie 4 milionów euro. Skradziono ją w 2017 roku. W następnym odcinku. W 2021 roku w obwodzie moskiewskim zatrzymano 50-letniego Mamukę Szubitidze. Ten wor w zakonie był uważany za najbardziej poszukiwanego przestępcę na całym obszarze postradzieckim. Ukrywał się przez 28 lat, za każdym razem wymykając się organom ścigania.
Jestem Maciek Jędruch. I to właśnie o nim, najbardziej poszukiwanym przestępcy, opowiem w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM.